Ruiny nazywają się Kule Lab i ceny są stałe, 10 kosztuje. Kiedyś kosztowało chyba taniej. Się jedzie na Tingu Telecabins, czyli to teleferyko. 10 kosztuje i będę tu kupować. A pan tutaj widzę, że bęben wiezie. Myślałam, że to takie do latania, bo te spadochrony do latania też mają w takim czymś. Ale to bęben jest. A to się nie kupuje na terminalu, tylko tu przy autobusie trzeba wyjść i się zapytać. Takim przedłużonym autobusem jadę, siedzę na samym tyle, tak żeby będzie trzęsło. A przez kosztuje 10 soli. Peru to dla ludzi typu wege i fruktoholików. Raj na ziemi. Wszędzie wyciskają pomarańcze. Ja kiedyś też z tego korzystałam, teraz w ogóle nie piję soków. Bo to mi strasznie podnosi insuliny. A bilet się kupuje tej pani. Oczywiście trzeba pisać wszystkie dane, ale się ostatnio tak wycwaniłam, że piszę byle co. Naprawdę. Numer wymyślony. Ja nawet nie pamiętam swojego numeru. Teraz widzę, że to 2 godziny ponad drogi. 84 km przede mną. I potem jeszcze tym teleferyko 20 minut w jedną stronę, także będę w połowie dnia. Dobrze, że wyjechałam nie aż tak późno, bo po południu to nie ma sensu. Także bądźcie mądrzejsi, wyjedźcie sobie wcześniej. Ja zawsze na ostatnią chwilę. Ja w ogóle teraz dopiero googluję, jak dojechać. Także przygotowanie moje jest na wysokim poziomie. A tutaj zdaje się, tak jak w Ekwadorze, w sobotę urządzają sobie kontrolę, bo wczoraj nic nie było, jak jechałam tą trasę. W Ekwadorze, jak chcecie jeździć bez dokumentów, bo po pół roku, zdaje się, trzeba wyrobić ekwadorskie prawo jazdy, to nie przemieszczajcie się, broń Boże, w weekend, bo w weekend jest najwięcej kontroli na drogach. Znam kogoś, kto byłby zachwycony tym, co grałem w tle, bo grałem Bailando. A za oknem widoczki. Jest tak wąsko, że musieliśmy stanąć, żeby z dołu mogły auta podjechać. Ale widoczki naprawdę zacne. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że Peru to po Kambodży i Wietnamie, jeżeli chodzi o jeżdżenie po drogach, jeden z najniebezpieczniejszych krajów, jakie widziałam. Jak przejechaliśmy raz przez Limę, to włos dęba nam stawał, a przejechaliśmy już sporo świata. I przed chwilą widziałam gościa rozjechanego przez ciężarówkę. Na motorze był. Nikt go już nie ratował, także śmierć na miejscu. A w busiku spore poruszenie, bo ludzie komentują, co się stało i dlaczego. To naprawdę strasznie to wyglądało. Na zakrętach tutaj jest wąsko. I jeżdżą jak szaleni. To znaczy ja ostatnio wracałam na takim motorze i duszą na ramieniu wam powiem. A przejechałam Wietnam. Tu wchodząc zakręt się trąbi. Nie zawsze to robią, ale zazwyczaj. To jest też taki sygnał ostrzegawczy dla nadjeżdżających z przeciwnej strony aut czy motorów. Podobnie się postępuje w Wietnamie. Klakson to jest podstawa w tych krajach. Trzeba tylko wiedzieć, jak go używać i w jakich sytuacjach. Bardzo szybko się tego można nauczyć, jak się jeździ po tamtejszych drogach. A ja nie uważam, że Wietnam jest jakoś szczególnie niebezpieczny, jeżeli chodzi o ruch na drogach. Poza miejscowościami dobrze się jeździ i drogi są bez dziur, super asfalty. To tutaj jest kupę gorzej, bo tutaj są dziurawe drogi i w dużo gorszym stanie niż w Wietnamie. W Wietnamie jedynie jest bardzo niebezpiecznie w miastach. Się wjeżdża do miasta i w samych miastach trzeba po prostu umieć jeździć w takim ruchu. Ja to nazywam rój pszczół i trzeba umieć w tym roju egzystować i się przemieszczać. Jest dużo intuicji w tym. Ja się ciężko w tym odnajduję, ale są ludzie, którzy bardzo szybko ogarniają poruszanie się po tamtejszych drogach i potrafią. I nie sprawia im to żadnej trudności, jak jedzie coś naprzeciwko, a pod prąd. I to też jest typowe dla Peru, że się przejeżdża przez takie rzeki, czasem większe, wyzbrane, kiepskie drogi. Dużo czasu potrzeba. Ja potrzebuję teraz na 80 km 2 godziny przejechać, ponad.
chciałam wysiąść, a pan mówi, nie, on zawiezie mnie na tą teleferyku. Ale serwis. A to trzeba było tutaj pod górkę chodzić. Dobrze, że mnie podwiózł. Nowoczesne to, ma nawet windę. A nazywa się to telekabina. Nie wiem czemu normalnie w tych krajach teleferyko się to nazywa. I jak mówię teleferyko, to reaguję. Ja idę, bo mnie tu rozjadą jeszcze. Pykam kupić boleto drogie. Ale jaki widok. O, człowiek czuje się jak w domu znowu, Alpy. Tylko, że to Andy, a nie Alpy. O, pięknie. Jestem 12.34. Potrzebowałam tak gdzieś 2 godzinki, bo przed 11 wyjechałam. O, podrożało, widzę. 25 już kosztuje. Kosztowało 20 w marcu, ludzie pisali. Bo czytałam. No to idziemy kupić to boletito. Znowu chomicze. Trening szczurzy. Okej. Okay. Boleto, por favor. Hola. Nowoczesne to straszliwie. W 97, o ile dobrze zapamiętałam, był zbudowany. I tu przyjeżdża autobus. I on będzie mnie dowoził do tej kolejki liniowej, a potem kolejką 20 minut, także chwilę. Oczywiście widzę Volksbus, czyli Niemcy budują tutaj autobusy. Mam jeszcze parę minut. No sobie pooglądam telewizor. Wyświetlają tu różne ciekawostki na temat tych ruin. I jak widzicie, jest sobota, południe i nie ma przepełnienia. Ostatnia jedzie, mi powiedziała, 16.30. Zapłaciłam i bilet jest taki kombi, to znaczy ten pierwszy jest na autobus, a drugi jest tam na ten teleferyko. I za parę minut odjeżdża autobus i mi powiedziała 16.30 ostatni powrót. Wszystko zaznaczyła. Także spoko, mam jeszcze parę minutek. Wszystko już na QR kodach. Także nowoczesność tu wkracza, jest objaśnione, jak to teleferyko działa. I to jest pierwsze takie w Peru. Nawet wody za darmo mają. Jestem w szoku, ja mam. Czekam. A 2 kilo tylko? Jezu, bo na Machu Picchu nie wpuszczali. Ale nie wierzę, że będą tu ważyć, ile ja mam kilo na sobie. Wodę na szybko wypiję. O kurde. No w Peru musicie się spodziewać się restrykcji, bo to socjaliści są. Jak jesteście na stacji benzynowej, to was upomną miejscowi, że nie możecie dzwonić. No. A nie można psa, ani kota. A, to znaczy kury, kto z kurą jedzie? Kolejką linową. Nie ma tu tamtego. Wszystko opisane, restrykcje. O, chlać nie można. Ale na Machu Picchu, tak jak tam, restrykcje 2000 z nas były. Teraz chyba już w ogóle nie wpuszczają z plecakami. No, jak w Indiach. W Indiach też nie można było tripoda z sobą mieć. Kijki musieliśmy chować, wszystko. Ach, tragedia to. Widzę, że tu ekspansja deski ratowniczej też jest. Co, ktoś naprawdę interes zrobił na tych dechach? Wyobraźcie sobie, że jestem sama na cały autobus. Wypas, skóra, nówka, autobus. Wow. Welcome to the Coelho Cable Car System. Panoramika del monumento y el paisaje. Pierwszy raz. Agradecemos tu visita y comprensión. Se parte del cuidado del patrimonio cultural de Coelho, que es de todos los peruanos. Y comparte su experiencia. Taki Peru jest, naprawdę. Zobaczymy, co będzie tam na tych ruinach. Bo czuję, że dużo restrykcji. Już poczuć je w Ekwadorze, ale tu najlepsze jest pod tym względem Kolumbia. Tam się nie czepiałam prawie niczego. Dojechałam i mają tutaj numeritos, ludzi sortują. Czekam na mój podjazd, zaraz podjedzie i sobie pofrunę za 25-20. Strasznie wolno się przemieszcza ta kolejka. 20 minut niby na górkę. Dla nich to jest taka duma narodowa, a pani mówi, że teraz boleto nie. Ale jakbym zgubiła na ruinach, także muszę schować, to podwójną cenę zapłacę.
No dość wolno się to przemieszcza, ta teleferiko. I chyba będę sama w kabinie, wow. Naprawdę, tutaj nie ma w ogóle tłoku, fajnie jest. Polecam wam te ruiny bardziej niż to przeludnione Machu Picchu, bo tam to luda w tyle, że szkoda gadać. Pani wytłumaczyła, że jakby mi się co stało, to mam tam przyciskać i mnie będą ratować na ten przycisk. Wolno się tu przemieszczać, mam nadzieję, że to szybciej pojedzie. Ja lubię takie kolejki, ja w ogóle lubię wysokość. Nienawidzę zamkniętych przestrzeni. A? Drzwi się zamykają, mam nadzieję, że szybciej pojedzie. Czego tu nie można? Oj, dużo rzeczy. Widzę, że daleko trzeba tym, nie wiem, jechać się to nazywa, bo tam tak jak ta dróżka prowadzi, to normalnie można było chyba kiedyś wejść. 2 godziny jazdy wyczytałam i 4 godziny z buta, żeby dojść do tych ruin, tak normalnie. Także warto chyba zapłacić 25 zeta i tutaj w takich warunkach się przemieścić. Najpierw w dół, a potem to jakoś w górę będzie cisło. Widzę. Sezamie, otwórz się. To wszystko jakoś tak wolno chodzi. No nic, wyłażę. O, wow. La, gracias. A ruiny nazywają się Kule Lap. W życiu się tego nie nauczę. A jestem, patrzcie, na 2930. Oj, si, solita, si. Polonia. O, wow. A, bo tu jeszcze muszę zakupić bilet wstępu na te ruiny. Kiedyś 12, teraz na pewno więcej. A skrible? Si? A, registra, okej. Aha, okej. Okay. Si. Uwieczniona jestem. Stara dupa. Dużo z USA, widzę i Kanady. O, okej. Okay. A, extranjeros. A to oni mają książki dla obcokrajowców i dla miejscowych. Miejscowie, takie grube. No to idę kupić biletto. A nie, tu można wejść? A tu jest jeszcze do obejrzenia taki interaktywny dla dzieci. Jejuniu, pancernika mają, a ja chciałam skosztować i nie było. No i widziałam, że monos to są małpy. Po hiszpańsku też mają. W Louis też byłam wczoraj, ale niestety nic specjalnego nie zobaczyłam, a jestem teraz tu Tingo. Nueve Tingo, jak chcecie. A przyjęłam z ciocia pojazd do Nueve Tingo. A ta rzeka to jest Rio Tingo. Na tym obrazku bardzo to dobrze widać, że góry zatrzymywały masy gorącego i wilgotnego powietrza z nad Amazonii, co tworzyło krajobraz pełen deszczu i mgieł, które przez wiele lat skrywały tajemnicze miasta i niedostępne grobowce. Od tego zjawiska pochodzi nazwa Chacha Poya, która w języku Quechua oznacza ludzi chmur. I ja się dziwię, o co chodzi, że oni tu wszędzie nazywają Amazonas wszystko. A tu chodzi o dystrykt, po prostu ten region nazywa się Amazonas. Tu pisze region Amazonas. Pomimo, że to są góry. Jak wyglądają wykopaliska. No ja będę to zachwalać, te ruiny. Pierwsze ruiny, z których jestem mega zadowolona. Mało turystów. I oni to niedawno chyba odkryli. Tu pisze, że 1843. Wiem, że tutaj Niemcy brali udział w odkrywaniu tego oczywiście. Ta laguna jest niesamowita. Tam znajdują się również ruiny, tylko że to trzeba 3 dni chyba leźć do tego i specjalną turę organizować, żeby tam wleźć, bo trzeba się przebijać przez dżunglę, widziałam. Stamtąd pochodzi bardzo dużo mumii, bo oni się tutaj w ogóle specjalizowali w tym, jak Egipcjanie.
w mumifikowaniu ludzi. A to, co tu jest przedstawione z tego, co doczytałam tak na szybko, to są świątynie, na których składano ofiary. I ta dziurka tutaj służyła po to, by te ofiary unicestwiać. Doczytałam właśnie, że ta butelkowa konstrukcja służyła jako kostnica. Tu pisze, po angielsku nawet. A tak wyglądały domy. W tych wykopaliskach znaleziono mnóstwo też rzeczy, ceramiki. O, bawełnę używali już wtedy. No ładne te domki wyglądały. Troszkę jak takie słowiańskie kiedyś przypominają. No bo tu też i zimno, to oni bardziej to budowali z kamieni. A widzę, że bawełna. To znaczy w mieście też już co nieco dojrzałam. Minerałki. I muszle używali również jako zdobę. Wszystko tutaj wydobyto. Dużo ceramicznych rzeczy. Potem poznano, że te ludy tu żyły. Oczywiście jak mieli bawełnę, to ich też i wyplatali. I posążki. Z narządem płciowym to normalnie. Jest tak śmieszne. Co tu pisze? Altresana de Madera. Wood coft. I chyba to jest jakiś taki specjalny rodzaj drzewa. Bardzo lekki. Przynajmniej moje posążki są lekkie, te co kupiłam. To chyba będą pierwsze ruiny, które polubię. Zobaczymy, co będzie na wierzchu. Jaki reżim będzie panował. Jak na razie jest spoko. Pana teraz sprzątającego tutaj dopytałam. On mówi, że w jednym bilecie jest już zawarty bilet wstępu. No to nie ma źle. A tu przy pięknej pogodzie taki widok. Jestem ciekawa tych ruin, bo to najstarsze tu w Peru, ale dysię. No jestem na 2900, to jest tak jakby była na wysokości cukrzycy. Ale pogoda jest super. Nie ma zimno, tam na dole troszkę wiało. Na 3000 to tutaj trawy. I nie czuć jakoś specjalnie wysokości, jeżeli chodzi o faunę i florę. No troszkę jest inna, ale niewiele się różni. No w Europie na 3000 to już macie lodowce i skałę. A tutaj jeszcze zielono jest na tej wysokości. Ciekawe, ile mi zajmie tam dojście do tych ruin, że oferowali konika, ale na poprzednim oferowali konika, to było tylko 25 minut. Jak ładnie jest zadbany ten teren. No Machu też jest zadbany, ale tam przejść nie idzie tyle człowieka. Może kogoś zainteresuje system wodny, jaki tu się stosuje. On jest powie przyjęty też od Hiszpan. I to, co widzicie, to myślę, że jest wieża ciśnień taka, żeby woda była. I przepompownia. Ale to raczej naturalna będzie wieża ciśnień. Nie słyszę, żeby tu jakiś motor szedł. Arwinki już widzę. Ja w sumie 10 minut szłam. Ale oni te koniki jak już to dzieciom wynajmują. Znaczy dorosłego też wezmą na konia, ale to miejscowi dla dzieci, żeby one, jakbym się nie chciało iść, żeby miał uciechę z tego, wynajmują. Z tego co widzę, bo to już na drugim takim miejscu widzę, że dzieciaki na tych konikach jadą, a nie dorośli idą normalnie. Pani z dzieckiem śmiga z tym koniem. Ona tego konia wprowadziła tutaj z tym dzieciakiem i prowadzi turystów. Można sobie zakupić. Po drodze troszkę drożej jest, bo oni to tu wszystko wnoszą. I wożą. Pamiątki są. Ja ostatnio zapomniałam nakręcić, ale te domki można kupić w formie drzewa. I oni tego ptaszka nazywają Gaito de la Roca, czyli kogut kamienia albo kamienny kogut. No ciekawie. Chciałabym go obejrzeć, ale tam pieje, ale taki zwyczajny. Siedzę, że to kolibra mają. Albo to nie koliber? Koliber, bo pisze kolibre. Cola de
La Espatula, czyli to taki jakiś typowy, z jakimś ogonem. Fajne są te posążki. To znaczy te sarkofagi to są, tak prawdę mówiąc. W sumie to są pomniki takie nagrobne. To wszystko. Te ludzie. Ale jak to jest przedstawione. Z tym królikiem. Nie umiem się nadziwić, że oni tak oznaczali. Można się obkupić. Kubeczek z nagrobkiem. 25 soli. Sporo. O, to jest fajne. Nawet moje kolory ulubione. O, poncza jeszcze bardziej lubię. 55 drogo. Myślę, że w innych miejscach kupicie taniej. O, jakie ładne butle na trunki mają. No ja niestety nie mogę kupować. Król. I lamy. Lamy tu mniej widzę. I koguciki też. No te są niesamowite. Ten tu ma w środku mumię przedstawioną. Pamiętajcie, to jest facet. To kobitka. Pan mówił, że 3 takie za 5. Tylko co ja zrobię? Ale ten ptaszysko jest super. Te gajdo. Kogut skały. A to jest gwizdek. Ten gwizdek ma mechanizm. Nie wiem, czy jedną ręką dam radę. Mega lekki materiał. A w środku jest takie coś na styropian. Tu się chowa, widzicie? I to robi dźwięki. Co wymyślili. A materiał to jest naprawdę fajny. Jesteście w Peru, to sobie kupcie. Ja kupiłam kiedyś. Też fajne taszki. A ten alko to likier mówią. Nie wiem z czego, ale likier. To w tym ciota, gdzie były sarkofagi, więcej sobie życzyli. 3 magnesy chcieli 10 soli. A tu mówię za 3-5. Może się skuszę. Bo ten ptak tak fajnie wygląda. Tylko co ja z tym szczępaństwem zrobię? Ja to muszę smyczyć wszystko. W najgorszym wypadku mogę nocować. Dzisiaj mam więcej kasiury. Bo po ostatnich przebojach wziąłam więcej. Dzisiaj mam nawet chyba 120, nawet nie wiem. W każdym bądź razie wziąłam więcej. Piszę entrada, zaraz coś powinno być. Tu nawet jest zasięg. Że nie ma źle. Fajnie, te koniki mają siedziska porobione z takiego naturalnego tworzywa. Jeszcze trochę, będę na 3000. Ło, dysza straszliwie jak lokomotywa. Ciekawe, że na szczycie tych chałupek zawsze coś rosło. Specjalnie tak zrobione? Czy po prostu rosło? To oni komina też nie używali. Albo tu dołem dym wychodzi, a to jest jako podstawka tylko. A, może tak to było. To teraz wiem, czemu tak mało przyjezdnych tu jest. Teraz przyjechałam po darmo. Zamknięte dziada. Do sierpnia niby będą trwać renowacje i fortecy sobie mogę obejrzeć, ale tylko stąd. Drugie takie miejsce. Tragedia. Rozumiem, czemu tak mało ludzi tu jest i czemu tu się nikt nie udaje. I tak mało białych było widać. Ale ja tak czy nie przyjadę tutaj w sierpniu i teraz nie wiadomo, czy polecać. Ogólnie uważam, że jest fajniej niż na Machu, bo jest kupę mniej ludzi. A to też może przez to zamknięcie być. Ale myślę, że ogólnie tu dociera mało człowieka. No szkoda. Ja nie czytałam, tylko czytałam, że idzie zwiedzić. W tych okolicach mieszkało gdzieś 500 000 człowieka, które jak zostało podbite przez Inków, to zostało całkowicie przesiedlone w inne części Peru. A ta forteca, myślę, przetrwała, bo była też dość dobrze zbudowana. I wysoko, ciężko się było dostać. No tak to by Inkowie ją też, myślę, zburzyli. Coś pech mnie prześladuje w tym Peru. W tym domku tak wygląda, ale nie mam humoru, wam powiem. Tylko to udostępnili. Kurczę, czaszki, tu są jeszcze ludzie, tu kasiurę wrzucają. Masz szczęście przynieść, że
Ludzkie czaszki tam są, muchy łażą, widzę. Tak zapewne mieszkali. Kukurydzę uprawiali. Wow, dość wysoko to budowali, wam powiem. Kurczę, to ma chyba z 5 metrów. Znaczy to mali ludzie byli, po cholerę im takie wysokie. Oczywiście wszystko na glinie. Troszkę tu udostępnili, ale mogli się lepiej postarać, jak już sprzedają bilety. To jest typowe w Peru. No zwierzęta zapewne tutaj jeszcze polowali bobry albo coś tu było. Takim czymś. Co tu jeszcze mieli? Ich torby wyplatane. Co to tu jest? A świnki morskie tak hodowali. A, to akurat ciekawe. Jakieś sobie totamenony albo posążki strugali. To zapewne do mielenia mąki kukurydzianej stosowali. O, widzicie? Nawet tu. Ognisko, ale tu komina nie ma. Ciekawe jak tu to wyprowadzali dym. Jeszcze się zaczadziali. Może kogoś zainteresuje, jak jest to zbudowane, widzicie? Na takich wypustkach tu i podwiązywane te belki. Ja się tam aż tak dobrze na cieśli nie znam, ale to jest dość interesujące. Pierwszy raz coś takiego widzę. Na Machu tego nie ma. Może troszkę inny styl stosowali. Bardzo to przypomina taki mongolski, tylko że to jest ogromne, naprawdę 5 metrów co chałupka ma. Włócznie używali. Ale to jest ciekawe, że tutaj tą świnkę morską hodowali. Na takim podeście kamieniem obłożona i to tam żyło. No nieźle. Bo oni tutaj świnki morskie jedzą, to się nazywa kuj. A u nich paleniska. A tą kukurydzę myślę, że prażyli wcześniej, bo pod spodem wygląda jak palenisko. Z frustracji się pozbędę. Urwała, muszę to zamontować zaraz. Rekonstrukcję siekierki dojrzałam. Myślałam, że to prawdziwe, to dupa, to drewno jest. Nie ubijecie tym człowieka. Tak to robili, widzę, że to jest wszystko kukurydza. Taki sznurek zrobiony. No ale to jest drewno, by mogli chociaż oryginalne zrobić. Otwierzę. Będzie, że nie spadnie z gwoździa. Gwoździ też nie jest z tamtych czasów. To też wszystko naturalne tworzywo. Potyki. Takie torby, jak u nas w latach 80. mieli. No i wszystko też jest wiązane na sznurki. Tak jak to całe zbudowane. W sumie ciekawie, ale ciekawie by było, jakbym tam mogła chociaż część zwiedzić. To jest nie fair, że nie informują, że te ruiny są zamknięte. To znaczy ja nie patrzyłam na oficjalnych stronach, ale chociaż tutaj na tej teleferiko by mogło być, że są zamknięte. Nikt by tu nie jechał. Znaczy mało kto, no może ktoś się chce kolejką linową przejechać. Ach, jestem rozczarowana. Teraz nie wiem, czy polecać, bo nie byłam w środku. Ogólnie całe miasto i ludzie są milsi 100 razy niż w Cusco. W Cusco po pierwsze jest niebezpiecznie. Jest masa turysty, ludzie tacy sobie. Ja bardzo źle wspominam Peru. Tutaj z tej strony, jak wjechałam, Jaén, czy tam ten Jaén, też tak sobie. No trzecia pojazd, bardzo ludzie mieli. I wyjątkowo. Możliwe, że przez to, że te ruiny są zamknięte i oni też nie mają ludzi, turystów. Tak też może być. W sierpniu otworzą. Muszę dopytać, kiedy konkretnie w hostelu, bo babka jest tak na bieżąco, myślę. Ale nie spytałam w hostelu, no też moja wina. Bo ja się nie pytam nikogo, tylko na własną rękę działam też. W dużej mierze. I potem zostaję z ręką w nocniku. Mimo wszystko nie żałuję, bo mam cudowną pogodę.
I dzisiaj na sandałku, bo blazę się nabawiłam po ostatnich 20-kilometrowych więcej trekkingach. I dobrze się ubrałam, nie żałuję, że pełnego buta nie wzięłam, bo naprawdę optymalnie dzisiaj było, jeżeli chodzi o temperatury. Ale jak tutaj przyjeżdżacie, to sobie weźcie, ja mam skarpety w razie czego i zimową kurtkę, bo tutaj lada moment i zmienia się pogoda. Jak tylko słońce zajdzie, to jest zimno. Tak wygląda teren przy teleferiko. Tam na dole macie stoiska, sklepiki, na pewno są droższe niż tam w górze, co ludzie sprzedają. Czemu to takie folium ubożone? Może jeszcze też i budują. Cholera wie, albo remontują. Troszkę zagłębię się w architekturę, jaką stosowały ówczesne plemiona. Specjalnie tak budowali te fasady, żeby im tego nie spłukała woda. Pisze aqua deluvia, czyli deszcz, żeby mi to nie spłukiwał, ale też i woda się filtrowała i nie doszło do kolapsu, czyli żeby im to nie podmyło. Dlatego tak to było budowane, fortece. No widoczek mają na dolinę, także ona w takim strategicznym punkcie też leżała. A ludzie jeszcze teraz przyjechali i tam pykają na górę. Także nie jestem aż tak późno. A po południu jest pięknie, bo jest ładna pogoda i ciepło. W rano jakbym przyjechała, to bym miała zimno, bo wiatr tutaj dość taki mocny wieje. Jeszcze idę zrobić zdjęcia. Te sukulenty 100% są w Europie, ale nie widziałam. Przynajmniej ja nie mam w ogrodzie. Piękne są, wyglądają jak takie wielkie kapusty. Co tu jeszcze mają nasadzone? A one kwitną, patrzcie, ładne. Ciekawe, czy one zimują, bo je już w paru miejscach tu widziałam. Lilie na tych wysokościach też rosną. Ja jestem gdzieś na 3000, wyobraźcie sobie. Tylko, że tutaj jest ciepło. W nocy nie ma minusowych temperatur, dlatego one będą rosły. Róże oczywiście. Co jest bardzo interesujące? Apellidos, czyli to są nazwiska wywodzące się z tutejszych plemion. I tutaj są przykłady tych nazwisk. Ach, i to są typowe nazwiska z tych regionów. Bo tu pisze, że te Chisa jest z tej miejscowości. Familia, czyli rodzina z tej miejscowości, bo tą miejscowość kojarzę. Tą też. I tu nawet pisze, jak wypowiadać poszczególne litery w tych ich językach z tamtych czasów, ale nawet nie łamię sobie języka. Piszę po angielsku, jakby ktoś chciał, to sobie zestopuję klatkę. Widzicie, ile szczątek? To znaczy w Peru, Ekwadorze, tam gdzie byli Inkowie, czy te ludy, oni mnóstwo ludzi składali w ofiarach. I tego typu elementy można spotkać również w mieście. No mi się marzyło zdjęcie na tle tych ruin, ale nie było mi tym razem dane. I oni to nazywają frisos, czyli freski. Żeby woda możliwe, że odpływała wejście, to jest drenaż ich, żeby woda odpływała. No tutaj pada też, nie zawsze, ale mimo wszystko takie okrycie dachu. Jestem zaskoczona, że one takie wysokie były. I tu piszą atado. Ale ciekawe, czemu oni te roślinki tam sadzili, czy one po prostu same się wysiewają. Albo to ozdoba, też nie wiem. No bardzo te wioski przypominają europejskie. Zwłaszcza jak taka forteca jest naokoło. Co myślicie? Ceny, jakby ktoś był zainteresowany. Kawa 3. To wczoraj więcej zapłaciłam. A nie wiadomo, jaka to jest ta kawa, ale obiad drogo. A można też kuja tu zjeść, czyli świnkę morską mają. Tu jest kuj. 18 kosztuje. Witamy w tylu językach, ale po polsku nie ma. Tylko mnie, mało mi napisane. Czy tylko mi te stroje przypominają, zwłaszcza te, takie polskie. No może poncza nie, ale dość tak. Polsko. To widocznie stroje ludowe z tych terenów. Widzę, że argentyńskie
wpływy też tu są. To znaczy nie argentyńskie, hiszpańskie, bo Argentyna też przejęła wszystko od Europejczyków przecież. Zapytałam panów tutaj z teleferyką, kiedy otwierają, i mówi posible octubre, czyli październik. Na górze mówili, że w sierpniu. I na stronie oficjalnej ministerium można tego doczytać. Jak jadę, to teraz widzę, że po drodze na tych szczytach gór są jakieś fortece, takie budynki pobudowane. Tak wyglądają drogi w Peru. To jest droga. To co tam jest?